Poprzedni odcinek z tej modyfikacji bardzo wam się spodobał, moi drodzy, więc jest przed wami. Polska z granicami z roku 2023, 36 roku. Zapraszam do oglądania. Oczywiście, jeżeli chcielibyście więcej państw zobaczyć, moi drodzy, na tej modyfikacji, to dajcie mi znać o tym w komentarzach i koniecznie polubcie ten materiał, wtedy będę wiedział, że chcecie po prostu jej więcej. A my się tutaj przygotujemy na jakiegoś może króla. Cele historyczne oczywiście wyłączone. Niech płonie światnie. Niech Ukraina idzie w komunę. Niech Białoruś idzie w komunę. No to niech idą w jakiekolwiek inne ideologie. Rada Regencyjna i kurde, powiem wam szczerze, nie mam pojęcia w co pójść. Tak naprawdę. Habsburgowie są tacy... kurde, no może te Czechy, może... Dobra, pójdziemy w Habsburga. O, Niemcy pogrążone w wojnie, okej, okay, powiem tak, no. Dla Polski to nawet lepiej, nie? O, no niech będzie ten Habsburg, fantastycznie. Oczywiście jeszcze sobie zniszczymy tą reformę rolną, wiecie, bo to jest strasznie irytujące i później już będziemy mogli robić te bunty w Czechach, bla, 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 srata, tata, wiecie o co chodzi. Teraz nie będę zanudzał robieniem drzewka. O, reforma rolna po raz 600. Wow, jak to możliwe? Mniej więcej te ważne cele zrobiłem, olewam na razie to, idę już tutaj w przywrócenie Sejmu, no i trzeba boostować już Czechosłowację, nie? Tutaj poparcie monarchii w Czechach i tak dalej, żołnierz i król też się przyda. Jezus, UK wreszcie poszło w cośkolwiek innego niż demokracja. No naprawdę, ze szczęścia zaraz chyba siknę, nie? Aha, i przez wojnę domową niemiecką niszczy mi się tu infrastruktura, bo bot to odczytuje, jakby to było ich teren. Okej, dobra, nie wnikam, spoko. No i zaczynamy boostować tą monarchę teraz, powoli. Kurde, ale Polska w takich granicach, moi drodzy, 39... Jezus, ej panowie, ja chyba muszę zrobić historyczne podejście taką Polską do spróby zatrzymania... Powiedz mi, że chcesz to. Powiedz mi, chłopie, że chcesz to. Zostaw tego lajka pod filmem, stary, i napisz mi to w komentarzu, że chcesz zobaczyć, jak robię historyczne podejście Polską w takich granicach na Niemcy historyk Sikalafon. A na eneba.com możecie kupować tanio klucze do gier. Link w opisie. Dobra, tutaj te siły olewam, specjalne królewskie i tak dalej, tak samo jak i resztę. Idę robić teraz dalej gospodarę. Tu dostałem jakieś dywizje, zmieniam to w piechotę i pyk. No i kurczę, moi drodzy, musimy coraz szybciej tą monarchię uzbrajać, bo to mogę zrobić dopiero jak będzie mieć co najmniej 25, więc super. 15 poparcia, jeszcze inwestycje fabrykowe, no i teraz damy radę, nie? Teraz to będzie już z góreczki. Chłopaki, nie wiem, czy to ja, czy to ten nowy Maybelline, nie wiem, że Boże, jaki cringe, przepraszam. Słuchajcie, nie wiem, czy to ja, ale mnie to irytuje, jak pokazuje mi na przykład, masz doświadczenie, nie? Ja na przykład wchodzę, a to, o, siły specjalne, dywizje górskie, ja mam takie, aha, no to spoko, nie? A u ruskich, oj, oj, oj. 12 klocków broni, to ładnie wygląda, tylko artylerii 3 koła brakuje, nie? XD, trochę, wezmę tych fabryk, spuszczę z broni troszkę i z tego sprzętu wsparcia, pododaję tutaj tych fabryk i zrobimy tak, że sprzęt wsparcia, bratku, musisz się zrobić do tego, to też do tego i później walimy na 1000% broń, bo trzeba mieć te dywizje z artą, nie? Żeby były mocniejsze, ale to będzie easy, jak sobie narobimy fabryczek, tak naprawdę. Trochę tracę tutaj na import tych fabryk, no i kurde, na razie nie mogę handlować, bo nie mam tego Gdańska, a raczej nie będę tego robić, bo mi się to nie opłaca. Wreszcie możemy robić króla Czech, kurde, boostuje 80%, no powinno to wejść. Jak nie wejdzie, to chyba będę miał opcję interwencji, ale nie chciałbym, żeby Francja się znowu wtryniła tutaj. Chociaż sądzę, że ich rozbije, nie? W razie czego, jakby był jakikolwiek problemik, to sądzę, że zostaną easy peasy rozjechani. Wszystko fajnie wygląda. Artyleria oczywiście wrzucę już dwójkę, mimo że mi to nie odda, bo musi się znowu produkcja napełnić, ale ona będzie lepsza w walce i tak dalej. No i standardowy templejcik, 20 piechoty, cyk, 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 pyk, pyk. Trzaskamy, Wielka Polska. Ej, jednak się bez buntu zgodzili. Okej, okay, spoko. Uzbrojenie tych Habsburgich, zjednoczenie z Czechami. Ej, myślałem, że się nie zgodzą bez buntu. I kurde, kto powinien być moim pierwszym celem? No nie ukrywam, że Niemcy najprawdopodobniej powinny być moim pierwszym celem i na tym też się postaram skupić, bo szybka aneksja Niemiec to jest bezpieczeństwo w Europie. Przynajmniej dla mnie, tak naprawdę. Tylko musimy nadrobić troszeczkę artylerii, bo mamy... Oj, problem troszkę jest, nie? Artyleryjski. Dwójka zrobiona, fantastycznie, więc robimy wszystkie tego typu rzeczy. Dodajemy tutaj oczywiście gościa. Wiecie co? Wezmę jednak gościa od tego dżentelmena, żeby tutaj, żebym miał więcej agentów. Będę miał już dwóch. Potrzebuję trzech agentów w tej grze ogólnie. Trzech szpiegów to jest super opcja, jak ich masz, nie? Tak naprawdę. Lepsza brońka oczywiście, niech się już też zaczyna boostować. Artylerii jest, moi drodzy, no powiem wam tak, no na razie jest żyć, nie umierać. Ta Polska z tymi granicami. Oj, na historyku... ale by siadło. Zjednoczenie z Czechami zrobione. Tutaj moglibyśmy jeszcze pójść za gadanie z Węgrami i mogę to zrobić. Tutaj jest coś, co mi nie jest na razie potrzebne. Idę w doktrynę. Zbieram wszystkie dywizje czeskie, zmieniam je w dywizję tej piechoty, dzielę je na dwa, przyłączam je tutaj. Fantastico. I wiecie, co jest jeszcze fantastyczne? Że ja nie muszę się martwić już kompletnie, panowie, o królewiec. To jest sowieckie, ale nie niemieckie. I to jest najważniejsze. Dobra, 11 dywizji kolejnych i przydzielamy oczywiście. I panowie lecą pod trening całkowicie, nie? Mimo, że będę miał duże braki, to lecicie pod trening i jest
magnifik. Dobra, drugi szpieg jest zrobiony, fantastycznie, rozwijać to, modernizujemy, tworzymy agencję, idziemy teraz po surowce, fantastycznie. Jeszcze pelotki, dwójki mi wejdą, no to już w ogóle będzie fiu-fiu, tak naprawdę, więc trzeba podmienić, super. 1000 arty brakuje, co jest praktycznie niczym, 17 tysięcy sprzętu na plus, panowie, żyć nie umierać, czeski przemysł, jestem nieśmiertelny obecnie. 8 tylko fabryk, XD, wydział stworzony, trzeba tutaj jeszcze robić jakieś, wiecie co, przenoszenie radia i tak dalej, żeby jak najszybciej odblokować tutaj rzeczy. A ze szpiegami to wam wytłumaczę. Opłaca się rozwijać siatkę szpiegowską do 50%. Później dajemy tych państwa na wyciszenie siatki szpiegowskiej i później dajemy trzeciego szpiega i on wycisza siatkę i utrzymuje ten poziom, a dwóch robi collaboration governmenty. Mam nadzieję, że uda mi się to zrobić w miarę szybko, żeby to wszystko, moi drodzy, jakoś tak poszło ładnie i zgrabnie, nie? Moi drodzy, 39 rok, ja już artyleria rakietowa jest szukana. Fiu, fiu. Oj, teraz oni mają dużą siateczkę, więc robimy, moi drodzy, wyciszenie tutaj, fantastycznie. I mamy fabryczki, kurde. Co tu dodawać? Dobra, wiecie co, ja tutaj spruję to na artylerię wszystko i później spruję na broń 25. I to będzie naprawdę OP strat i będę miał artylerii nieskończoną ilość, dosłownie. Ona się szybko napełni. Ja to rekrutuję pod kurek, dosłownie. Jeżeli chodzi o broń, bo więcej nie potrzebuję. Ile pistoletów? 1000, ok, może być. 3000 arty brakuje, 25 dywizji zaraz się wypluje, a ja nawet nie czuję, jak rymuję, stary. I tutaj zrobię 20 dywizji, moi drodzy, które się nazywają Porto. I to będą tylko i wyłącznie dywizje po to, aby stały, moi drodzy, tutaj na wybrzeżu. Żeby zamiast jęczeć o tym, że robią desanty, to po prostu te dywizje będą ich odpychać. Proste? Proste. I jest trzeci agent, fantastycznie. I jego też dajemy na wyciszanie siatki. I teraz wchodzimy tutaj i robimy, moi drodzy, przygotowanie kolaboracyjnego rządu. Robimy bum, bum i dajemy pyk, pyk. I jak głupio to nie zabrzmi, działają. 108 dni, niech zbierają fabryki, wyposażenie. Jedziemy z nimi, nie? Manpowerek zaraz będzie, bo robię sobie właśnie cel zakazania segregacji klas, żeby mieć więcej tego manpowera, więc będzie luzik. No, jestem super gotowy na wszystko, nie? Zamiast, moi drodzy, architekta zbrojeniówki wrzucę sobie tego biskupa, wiecie? Tylko i wyłącznie dlatego, bo on daje stabilizację plus 15%. Tutaj 25 dywizji wystawione, oczywiście jedna dywizja leci tu, 24 tu, mamy jedną pełną armię. Panowie, no, powiem wam szczerze, jestem naprawdę szczęśliwy. Dywizje Porto właśnie będą ekwipmentowo się ogarniać. Ja mogę tutaj robić sojusz teraz z Węgrami, super. Pierwsze 15 dywizji portowych już wystawione, więc robimy tak, weźmiemy tych czeskich dowódców, pyk, 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 zrobimy pyk, 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 pyk i niech sobie chłopaki lecą nad porciki. Ich oczywiście trenujemy też. 90 dni, moi drodzy, do pierwszego governmentu, tak mi tutaj pokazuje, więc fantastycznie. Dostałem jeszcze jakieś wojsko, to oczywiście je usunę, byleby dostać manpower, nie? Dosłownie do tych dywizji Porto, które mają bronić portów. Poprawa warunków jeszcze, żeby dobić do 100 stabilki i powiem wam tak, to jest chyba najlepsza Polska, jaką ostatnimi czasy naprawdę grałem. Ty, może jeszcze zdążę rakietową artylerię wrzucić do produkcji? Jakby tu tak przysrać, moi drodzy, z 5 fabryk, chociaż, albo no, to by było, ojojoj, to by było naprawdę fajnie. Troszeczkę więcej wolframu. Jakbyście wy dali nadrobić, jeden dziennie się robi, jakbyście wy dali nadrobić na artylerię rakietową, kurde, to jak ja nadrobię tych braków teraz, 1200, no to ja wchodzę w Niemcy jak w masło, nie? Jeszcze tutaj poprawię, moi drodzy, troszeczkę połączenia kolejowe, bo tutaj jest mały, że tak powiem, problem. Umowa została zerwana, coś tu się dzieje. Węgry się biją z tymi. Ujojoj, nieciekawie się robi. Kolab governmentik został zrobiony, jeden szpieg został złapany. Szkoda, więc proszę dać na wyciszenie tutaj. Kolejna doktryna, świetnie. Możemy przestać handlować, ja wolę tutaj inwestować w kolab governmenty jednak na Niemczech, tak naprawdę. Proszę bardzo. Niech chociaż jeden się zrobi. Dobra. I może będziemy tutaj do Niemców szli. Tak naprawdę. O, właśnie po to, nie? ZSRR? Odbierz co? Dobra, nieważne. Czekamy, moi drodzy. Wysunięcie roszczeń Habsburgów. Węgry koronują Habsburga. Sojusz habsburski. Dobrze. Czyli na Węgrzech powstał Habsburg i on teraz dostanie w łeb, bo ma wojnę z Francją. Jeżeli ja w to wejdę, to ja będę miał wojnę z Francją, ale Wielka Brytania ma osobną frakcję i raczej Francji nie przyjmie. Fantastycznie. I we Włoszech wojna domowa. Subcio. Królestwo Węgier przyjęło, moi drodzy, zaproszenie. Fantastycznie. Nie wiem. ZSRR dostanie, to tego mi się raczej nie opłaca robić, tak naprawdę, ale jak oni są ze mną we frakcji, no to powiem wam tak, byłbym naprawdę prostakiem, gdybym nie pomógł swojemu sojusznikowi, więc oddeleguję tutaj, no, 3 pełne armie oddeleguję na granicę z Rumunią, oczywiście. Niech się chłopaki przeorganizują, proszę bardzo. I tym razem Anders, ty dostaniecie Forsa i ja dołączę po stronie mojego sojusznika tutaj oczywiście do wojny. I nareszcie mogę wrzucić, moi drodzy, pełny pobór i mieć bardzo dużo manpower. O Jezus, ale ich tu zmiażdżyłem! Panowie, ty, ta artyleria rakietowa i tak dalej, to oddaj. O Jezus, jak to oddaję. Jeszcze supply hubik na południu jakby siadł. Jezus, daj mi go. Daj mi go, chcę go. Tak, mam go. Łobosz. Czekaj, podciągnij mi tutaj to. Weź mi wytłumacz jedno. Dlaczego Niemcy wypowiedziały wojnę Togo? W sensie, co? Dobra, nieważne, nie? I Namibia, i Burundi, i Tanzania? Czy to jest mokry sen moich widzów? Łukasz, zagraj Niemcami i wypowiedz Burundi niemieckiemu wojnę. No to już nie muszę takich odcinków nagrywać. Możecie sami sobie obejrzeć teraz. Tu zaraz dojdzie supply i będzie tutaj dobre zaopatrzenie. Tutaj, z tego co widzę, to jest fajnie.
tutaj trzeba iść, tu trzeba iść na supply hubika, ładnie go sobie skrobnąć, właśnie, super. Nie wiem, czy opłaca mi się nawet koleje podciągać tak naprawdę pod to. Dobra, spróbuję, nie? Tu już podciągnięte koleje, więc jest niebiesko, no to panowie, nawet przez rzekę, jak szarżują polskie dywizje, to jest dosłownie fantastycznie. No i co z Francją tak naprawdę? O, Niemcy mają wojnę z tymi, super. Boże, Niemcy we frakcji z Japonią, XDD dosłownie, stary. No dosłownie XDD, nie? No nie ma innego komentarza nawet na to. O, basz. Dobra, jest git, wbijamy, Królestwo Rumunii kapituluje i mamy konfę. Ej, co jest? Ty, stary, no to ja bym Rumunii brał flotę, tak na pewno. Wielkim Węgrom, bo to moje sojuszniki, dałbym tutaj te tereny, proszę bardzo. A dam im całą Rumunię. Albo nie. Nie. Tutaj już będzie państwo marionetkowe rumuńskie. Moje, okej? Okay? Węgry, bo to ja wam dałem te tereny. Dobra. No i co, ja muszę to zająć? Okej, okay. Czekaj. Tereny okupowane, zwróć terytorium. Tak, aha. A, i to jest węgierskie? O Jezus. Nie, no nie chce mi się nawet tulpaka już włączać, nie? Stary, przepraszam, bo aż mi się w głowie zaczęło kręcić, nie? Jak to zobaczyłem tak naprawdę, więc wybaczcie, ale transferuję ten ownership i niech ta Transylwania nawet... Wiecie co? Tutaj widzę, że Węgry mają kory, nie? To jest region narodowy. To nawet może tak być. A Rumunia moja marionetka i ja właśnie od Rumunii sobie będę mógł importować później ropę, coś w tym stylu, no to spoko, nie? Problem jest taki, znaczy problem. Problemu to nie ma żadnego. Mam dwa collab governmenty na Niemcy, tak naprawdę. I kurde, jakbym wjechał w nich... Jezus, co jest? Niemcy w sojuszu z ZSRR? Posrało tych ludzi kompletnie? Czy co? Jasny gwint. To ja bym do Anglika może wskoczył, czy coś w tym stylu. Ale no ja już nie wiem, co ja mam robić. Niemcy są w sojuszu z ZSRR, stary. A ZSRR nie miało wojny domowej przegrać czasami? Coś w tym stylu? Dobra, tutaj dalej nic interesującego mnie nie ma. Nie wiem, zróbmy te cywilki, no i możemy tylko i wyłącznie czekać. Ja tutaj wezmę jedną armię 24, na królewę zostawię i oni będą mieli zmieść z powierzchni ziemi, jeżeli te ZSRR mi się wtryni tutaj. Komunistyczne Chiny wypowiedziały wojnę Kambodży i Laosowi. Aha, okej. Okay. Francja dołączyła do USA, moi drodzy, i się stworzył Związek Północno ten. Ej, fajnie. Aha, a to ja mam teraz wojnę z Francją i z USA, nie? Znowu Enzik, chłopie. Znowu polski Enzik. Naprawdę, to już przechodzi ludzkie pojęcie, nie? Znowu polski Enzik. 45 dni. Dobra, dawaj. Trudno, lecimy. Doktryna? Chociaż daj tą dwójkę. Daj, dobra. Weź byle co, już mnie to nie interesuje. W badaniach przyłączymy ten czeski przemysł. Wrzucamy oczywiście gospodarkę wojenną. Tu wrzucam ograniczony tak naprawdę i niech się dzieje, nie? Mam 600 tysięcy manpowera, wystawiam 21 dodatkowych dywizji. To powinno być okej. Okay. Tak naprawdę, wydaje mi się, że tutaj nie powinien pójść desant. Tyle co czuję. Wiecie co? Ja tutaj nie będę robił kolaborację governmenta, tylko zrobię już na ZSRR, nie? W razie czego. Nie wiem, czy oni... Albo dobra, no. W sumie to już wyciszajcie tą siatę. Wyciszajcie tą siatę, bo to nie ma problemu. Mam dwa collab governmenty na Niemcy, więc jest luźno. Dobrze, Belgia dołączyła jeszcze do Francuzów. No to będzie mój kolejny przeciwnik. 500 ja nie wiem, skąd ja mam tyle artylerii na minus. A nie, 4000 na plus. No to chyba powinno być lepiej teraz, nie? Niemców powinniśmy zmieść z powierzchni ziemi, ale czy zmieciemy? Wątpię szczerze. Zobaczymy zresztą. Jest Celicho, moi drodzy, mamy, więc tak jakbyśmy chcieli wjechać. Tutaj oczywiście spróbujemy królewiec zmiażdżyć jako pierwszy. Chociaż, kurde, jak widzę tych Niemców, i kurde, odpaliłbym tu force attacka jeszcze, to powiem wam szczerze, wydaje mi się, że te dywizje mogłyby coś porobić tutaj na froncie. Spróbujmy tak naprawdę. Czemu by nie? Może coś przejdzie, nie? Tutaj trzeba zająć Berlin. O, tutaj mamy supply huba dobrego. O, no to już jest z górki, panowie. A Niemcy, mamy kolaby na nich? Mamy kolaby na Niemczech, więc Niemcom powinno dużo kolaba spadnąć. Ruscy w ogóle nie przyjęli wyzwania do wojny. Ty, to jakbym ich szybko rypnął, to może nawet kto wie. Dobra, i teraz robimy tak, panowie. 21 dywizji, nie? Leci tu. Jak najszybciej. Jak po prostu najszybciej. Pyk, pyk. Podmieniasz się. Ty się wycofujesz i lecisz na front. Ty stajesz tak i lecisz tu i się przeorganizujecie. Co nie? Wszyscy. Niech Niemcy troszeczkę poatakują, bo moje dywizje w defie będą ogromne, nie? W sensie chodziło mi, że będą ogromnie silne. O to mi bardziej chodziło. Mhm. Dobra. Ruski jeszcze nie dołączył, więc fajnie. I Niemcy mnie atakują, więc super. Patrz. Nie no, ładnie łamią. 300 softa, stary? I to bez nocy? Ładnie. Dobrze, idzie dobrze, ale postójmy jeszcze. Chłopaki, postójmy. O kurde, znowu. Cała Skandynawia. Ty, pamiętacie odcinek z kozackiego króla? XD. I jeszcze Ruscy dołączyli teraz. To już w ogóle śmiechu warte, nie? Dobra, postaramy się tutaj po tych... Nie, ty się nie garnizonuj. Ty się musisz garnizonować, mordeczko. Właśnie w ten sposób. Tu i tu. Bum. I ty dołączysz do nowego pana. Puk. Dobra, będzie git. Oni powinni to stłamsić, nie? Tak naprawdę. Dobra, jest królewiec zajęty. Świetnie. Mam 21 dywizji, z czego mogę połowę jeszcze poprzydzielać dosłownie do tych dowódców. Dobra, a te 7 dywizji to sobie zostanie tutaj gdzieś przy Warszawie w razie, gdyby się coś stało. Już nie, wiesz, nie kraczmy, ale powinno być okej. Okay. Dobra, Niemcy mnie ciągle atakują. Fajnie, nabili mi kolejną doktrynę. Bardzo dziękuję. Lubię takich, że tak powiem, ukrytych sojuszników. I dywizje, które miały zmiażdżyć Niemców, no tak średnio ich miażdżą obecnie, muszę wam powiedzieć, bo Niemcy strong. Tutaj w ogóle nie zwróciłem uwagi, nie? Że tu jest Bułgaria. Tak
naprawdę. Więc postaram się jak najszybciej przetransportować tutaj moje wojsko, żeby tą Bułgarię zmiażdżyć. Dokładnie. Raczej powinno nam się udać bez problemu, tym bardziej, że już tutaj jest moje wojsko, więc tą Bułgarię trzeba już zajechać, nie? I dorekrutujemy port. Oj, nie mam ekwipmentu. Fiu, fiu, te 10 kabroni mi brakuje, stary. To już nie są przelewki, nie? Trzeba tutaj dowalić trochę fabryk. Dobra, powinno być lepiej. Bułgaria powinna zostać zmiażdżona. Właśnie w tym momencie upada. Bum, bum. Dobra, tutaj chyba sobie poradzimy. Rumunia tym bardziej powinna sobie poradzić, moi drodzy. Z nimi. A co z Grekami? Nie, nic. Wszystko jest okej. Okay. Dobra. Więc teraz te 24 dywizje wracają kompletnie na front. Super. Te 7 dywizji zostanie tutaj. Tylko i wyłącznie dlatego, moi drodzy, bo ja wiem, że Rusy będą robić desanty. I a propos, o wilku mowa, nie? Już słyszę. I gdzieś lecieli, nie? Tak naprawdę. Dobra, staniemy sobie tak, żeby bronić desantów, no i jesteśmy bezpieczni. Czysto teoretycznie tutaj. Czyli musimy zagrać teraz w tak zwany, moi drodzy, waiting game. Czyli po prostu czekamy, aż uzupełni się broń, aż Niemcy się wypalą, aż to, aż tamto, aż sramto. Tu są 3 dywizje. Ja bym bardzo chętnie tak naprawdę zszedł po nie, po ten supply hub, bo na tym mi zależy, ale wątpię, że mi się uda, chociaż nawet fajnie wyszło. Jakbyś tutaj rypnął, tak naprawdę. Bo jakby to przeszło na drugą stronę, to czemu nie? Ale chyba nie przejdzie. Nie ma co, dobra. Tutaj też nie ma co, tutaj mamy Szczecin, więc moglibyśmy ze Szczecina wyprowadzać ofensywę powoli chociaż. Jeżeli da radę oczywiście, a widzę, że dywizje coraz mocniejsze, więc daje. Zaawansowana artyleria rakietowa, dziękuję. Mhm. Wypukamy ich chyba tutaj z organizacji. Ta jest. Wypukanie zostali. Tutaj byście poszli. Tak i wy tu i ty tu. Powinno fajnie wyjść, ale jak wyjdzie, to ja wam naprawdę nie powiem, nie? Staram się dojść do portu jakiegoś. Oho. Tutaj byśmy Sowietów oskrobali. Dobra, mam kolab governmenty. Gdzie są moi szpiegowie, moi drodzy? Tutaj są. Więc wbijać mi tu 50 siatki szpiegowskiej i robimy kolaba na Sowieta też. Mhm. Tu jest za dużo dywizji w jednej prowincji. Dobra. Staramy się to pchać troszeczkę do przodu, troszeczkę szybciej też. Właśnie o to chodzi, panowie. Czas nas nigdzie nie goni, nie? Bo mamy cały czas ze świata, tak naprawdę. Ale fajnie by było zająć Hamburg. Tym bardziej, że nie wiem, czy muszę zająć Wiedeń konkretnie, bo mam 2 kolab governmenty na Niemczech. Litwa mi powiedziała wojnę. Nie, wy sobie jaja robicie ze mnie, stary. W sensie wszyscy, ale Litwa? Jezu, Boże, ale zdrajcy, nie? Dobra, jestem. Na szczęście dotarła ta moja armia, więc proszę popchnąć Litwę. Nie wiem, co będzie z Łotwą i Estonią. Mam nadzieję, że jak najlepiej będzie, tak naprawdę. Przydałoby się północ dopuszować, tak konkretnie, i dywizję, moi drodzy, Porto, dowerbować. I to werbuje 30, bo tu nawet nie ma o czym gadać. To trzeba garnizonować teraz będzie. To już trzeba, bo już to widzę, nie? Dobra, ej, jednak miażdżymy. Dobrze jest, panowie. Kilonia już jest moja? Mhm. Dobra, oni już są tutaj bez supli. Dobra, przeorganizujmy się. Bum, bum, bum. Oni już są moi, nie? Dobra, ten pan jeszcze troszkę niech podejdzie. Przydałoby mi się jeszcze troszkę dywizji, kurczę. Troszkę wojska by mi się przydało, nie? Ale nie mam skąd go wziąć. Litwa kapituluje, dobra. Nie wiem, jak to będą sprawy z Łotwą, tak naprawdę, wyglądać, ale wypadałoby zrobić tak. I ten port. Obstrzyc jeszcze. Tu jest 31 dywizji. Wystawimy chociaż połowę i do garnizonu lecieć. Oj, tutaj to w ogóle coś ciężko idzie, to przebijanie tych dywizji. Myślałem, że to pójdzie szybciej, ale oni mają tutaj atryszyn i w ogóle... Jezus, nie, nie rób se jaj ze mnie, stary. Ja pierdzielę, nie? Stary, ciągasz mnie w wojnę z Austrią, nie? Nie wiadomo nawet po co. Szybko. To macie na fast speedzie podróżować, bo mi tu Niemcy wiadą zaraz. Dobra, git jest. Bronimy tej Austrii. Tu stoi 7 dywizji, no słaba obrona tak naprawdę, ale na lepszą mnie dosłownie nie stać. Ile on potrzebuje dywizji na garnizon? 25, a ma 48, no to powinien sobie raczej poradzić ten chłop, tak naprawdę. Tutaj stoją dywizje na ogromnym attrition. No ja się w ogóle dziwię, że to jeszcze ma szansę bytu tutaj. Ach, te Niemcy, ich 70 organizacji dywizji, nie? Naprawdę. Dobra, wezwali Austrię, więc fantastycznie. Mogę teraz zrobić jeden front dosłownie, ale tu by się przydało jeszcze ten front troszeczkę zatrzymać. Jezus, jak to trzyma, chłopie. Dobra, przeszło. Git. Wszyscy na front wracać i teraz tak. Dycha musi być co najmniej 10 dywizji tutaj. Podwyższamy prawo poboru, oczywiście na obowiązkową i pyk, pyk. Doktryny poszły. Doktryny nam pęknęły wszystkie bardzo fajnie. No i wiedziałem. Stary, wiedziałem. Wiesz, o co chodzi? Przeczułem to. Po prostu to przeczułem, chłopie. I to tyle. Po prostu to przeczułem. I teraz muszę się modlić, żeby te 10 dywizji wystawiło się wyjątkowo szybko. Tak naprawdę. O właśnie. Dobra, widzisz, ja muszę tutaj odciąć połowę wojska i jak najszybciej ich wysyłać teraz na granicę z Łotwą. Te moje dywizje, nie? Żeby teraz zatrzymać ten zerk mojego wroga, który tu będzie leciał i będzie coraz ciężej go zatrzymać. Mhm. Właśnie o to chodzi. I teraz tak. Ty bronisz tego, a ty dogarnizonujesz jeszcze to. I super. No i sobie stoimy. I teraz musimy się modlić, żeby się wybronić przed Sowietami właśnie tutaj na tych granicach, więc tutaj oczywiście last stand, bo innej opcji nie mam. I tutaj trzeba zrobić tak. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 i 2. No i czekamy. Niech to się rozbuduje. A te nowo sformowane wojska niestety muszą trafić teraz do tego pana. Berlinek. Berlin jest mój, ale wątpię, że to będzie kapitulacja Niemiec, wiecie? Bo tutaj bardzo blisko jestem. Kurde, a propos szpiegów. Ty, bo ja ciągle o nich zapominam. Ty, proszę wygaszać siatkę szpiegowską. I teraz bo robić mi, moi drodzy, rządu kolaboracyjny na Związek Radziecki permanentnie cały czas go. Mhm. Na Lipsk. Boże, jakby to okrążyć, nie? Poczekaj, jakby tu pójść. I tu. Albo tu. Dobra, jak to wejdzie, nie? To okrążenie. No to będzie fantastycznie.
Dobra, weszło. Super. Mamy tutaj Armię Czerwoną w Lipsku okrążoną. Dobra, to teraz powinno pójść już z górki. Dużo dywizji im pójdzie teraz w tym kotle. Oj, dużo, dużo. Paręnaście dywizji nie jest tak łatwo na froncie, moi drodzy, zastąpić. Nie, uj, 24 piechoty. Oj, 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 ładnie, ładnie. Ładnie, ładnie siadło, nie? Dobra, super. Bum. Teraz się rozejść na fronciku. Ty, już mam zaawansowaną artylerię rakietową. To ładnie. Super. To już powoli mi się kończą, moi drodzy, sloty do badania, bo ja dosłownie nie wiem, co badać. Tak naprawdę. Dobra, git. I teraz, moi drodzy, to jest ostateczny. Tutaj do Szwajcarii jakby dopuszować. Ale by było fajnie. Ale dobra, bum. Idźmy przed siebie. Zobaczmy, jak daleko będziemy w stanie dojść i jak mocno będziemy... Jezus, tutaj jak ładnie puszyć z Węgier. Stary, wiedeń mój. No, kapitulacja Cesarstwa Niemieckiego. No, kto by pomyślał? Collaboration governmenty, a tutaj na ruskich będzie 90 dni, to bardzo fajnie. Już się zaczynasz cykać, czas? Tak, cyka się czas, świetnie. Tu, o Jezus, jeszcze Francja została, panowie. Kurde, ale imba, chłopaki, nie? A ja całkiem sam, nie? Bez żadnego sojusznika, chłopaki. Kompletnie. Walczę ze wszystkimi i o wszystko. Taktyka Motti. Jezus, o co chodzi? Jakie srotti? Aha, bo oni dołączyli do tego. Jezus. Dobra, weź, uspokój VD i weźcie tutaj całą armię dajcie. Ok, a tego pana dajcie tu i tu. Nie no, tu go dajcie. Dobra, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tych panów spróbujcie już tutaj dowalić do końca, nie? Mhm. Dobra, jest git. Dobra, wymiażdżymy to. Tutaj moja główna armia stanęła już na równy, jak równy z równym, z nimi wszystkimi. I możemy próbować lecieć przed siebie. Ty, no Francuzów zmiatamy i Sowietów aktualnie. Linii Marzynota to nie przebijemy, nie ma raczej opcji na to. Ale to może powalczymy coś w górach, żeby zniwelować front trochę. Tutaj idzie ładny push, ogromny push, ale tutaj raczej ich nie utrzymam. Dobra, czas przejść do defensywy tutaj, chłopaki. No i kurde, jestem dosyć bezpieczny, bo jestem wygarnizonowany jak dziki kojot, tak naprawdę. Mogę się ładnie obstawić, nic mi nie zrobią. Ruscy tutaj tym bardziej nie powinni. Tym bardziej ruskich tutaj rozjeżdżamy. Kolab governmenciki się trzaskają na ruskich, bo żeby mieć konferencję pokojową, musiałby skapitulować ZSRR i Włochy, co jest do zrobienia, bo ja mogę ZSRR skapitulować bardzo szybko, jak będę miał kolab governmenty. Więc ja bym tutaj przyjął taktykę stricte defensywną w Niemczech i skupił się na ofensywie na Związek Radziecki. To by było raczej mocniejsze, tak naprawdę. Mhm. I zrobimy to tak, moi drodzy, że te dywizje Porto, ja je duplikuję, dodaję im antyery i łopatę i robię ich X dosłownie. Ustawiam ich tutaj, to będą defensywy, dywizje czysto stricte defensywne. Werbuję tego jak najwięcej mogę. Zobaczcie, 108 dywizji, nie? I one posłużą, żeby stać tutaj na granicy. 108 dywizji z Francją, z Belgią i tak dalej. Niech sobie stoją. A ta cała armia poleci tutaj. Bo tu to nie ukrywajmy, tu też musi być defensywa zrobiona i to wszystko. Ja więcej tutaj nie potrzebuję. Potrzebuję tutaj tylko obrony. Nawet nie muszę atakować, tak naprawdę. Zaproś do frakcji. Ty, to ja mam frakcję? XD. Wyrzucę Węgry z frakcji, wyrzucam, w sensie i teraz mogę ja zniszczyć swoją frakcję i teraz mogę ja dołączyć do Brytyjczyków. Oho, i Węgry dołączyły do aliantów. I są z nami. Super, czyli na jedno wyszło, jak głupio tu nie zabrzmi. Panowie, to było dobre zagranie. Tak naprawdę. Tylko teraz czekamy na zwerbowanie wojska. Dobra, jest fantastycznie. Te dywizje dotarły na front. Śmigłego mogę usunąć. Mogę dać go tutaj. Dosłownie. Całego. Tego mogę usunąć. Dla bezpieczeństwa ustawić go we Włoszech. Tak naprawdę. Jezu, jestem idiotą. Otworzyłem im front właśnie. Boże, tylko ja tak potrafię. No dobra, ale mam nadzieję, że te dychy się tu utrzymają, niech sobie stoją, w razie czego. I śmigły, boom, niech on leci przez Sowietów. Jeden kolab siadł na Sowieta. Zobacz, jeden kolab jest na Sowiecie. I robi się drugi, nie? Tak naprawdę, przygotowuję, już mamy. 117 dni mam drugiego kolaba. Gdzieś tu leci desant, okej, fantastycznie. My mamy wojnę ze Stanami Zjednoczonymi jeszcze. Okej, tym lepiej. Tutaj jest ustawiona stricte defensywna formacja i wszystko jest ustawione pod defa, więc fantastycznie. A my musimy tylko zrobić jedno, nie? Wejść na terytoria niezłomnych, największych republik sowieckich, żeby nasze dywizje miały gdzie się rozlać, żebyśmy mogli zająć na przykład Wielkie Łuki i supply huba w Wielkich Łukach by się przydało przejąć. I na przykład tutaj na północy i w Psków by przydało się wejść, żeby polepszyć po prostu, moi drodzy, zaopatrzenie moich wojsk w tym terenie, nie? Bo mi na tym bardzo zależy, żeby pociągnąć tutaj też linię kolejową, tak naprawdę, do Wielkich Łuków i później będziemy ciągli do Pskowa. No i Psków już moje, więc możemy linię kolejową podciągać. Fantastycznie, będziemy to przejmować. Jak tutaj się zrobią supplysy, to moi kochani, zobaczcie, pyk i już mamy linię kolejową, nie? Benz i mamy fula. Teraz powinny suple wskoczyć dosyć szybko. No i coś się zaczyna już dziać, nie? Łotwa kapituluje, ja mam ogrom fabryk, dlatego otworzę jeszcze jedną linię karabinów. Na pewno nie zbiednieje przez to, tak naprawdę. Tutaj moje dywizje poszły już po Związku Radzieckim jak po chlebku z masełkiem. Tutaj jest 70 dni do kolaba, tu ciągle lecą desanty, ale irytuje mnie to niemiłosiernie. Ja już zawczasu tutaj sobie ustawię, wiecie, garnizony, bo on potrzebuje 48, a 40, no whatever. Wszedłem na wszystkich dorosłych, ale mam poparcie wojny niższe o 10%, więc od razu teraz to wrzucę tutaj
tutaj na wszystkich dorosłych, świetnie. I lecimy sobie, zobacz, przez Związek Radziecki, z uśmiechem na ustach. Zaraz Supply Hub w Briańsku będzie mój, Smoleńsk trzeba podłączyć. Widzicie, to są właśnie te koleje, nie? To trzeba to podłączać i trzeba tego pilnować, bo kurde, jak sami możecie zobaczyć, ciężko z tym, nie? Jeszcze Tallinn jak wypadł, to by było lżej, luźniej, nie? Bo by było więcej zaopatrzenia. Przez Narwę na przykład dużo zaopatrzenia idzie, ale przez Tallinn też by się przydało troszeczkę. O, no i super, Estonia kapituluje. Widzicie? I teraz, moi drodzy, Smoleńsk został przyłączony zaraz koleją. Właśnie został w tym momencie przyłączony. Widzisz, jak to teraz ładnie idzie, supplies? Kurde, super government będzie za 40 dni. Mogłem przez Ukrainę wejść w sumie, tak naprawdę. Byłby, ale w sumie teraz nawet jest łatwiejszy troszeczkę front. Tutaj się widzicie, wszystkie połączyły huby i łączą się już też, widzisz, tutaj jest problem, na przykład z zaopatrzeniem, bo tutaj te huby na południu nie są połączone linią, dopiero teraz są i dopiero teraz to przejmie to i tak dalej, to się będzie wszystko ładnie rozchodzić od siebie i dopiero teraz tak naprawdę będę mógł zaatakować, nie? Moskwa już jest nasza. Ruscy do kapitulacji mają, moi drodzy, 29, jeszcze wejdzie kolejny government za 10 dni, to wam powiem. Wszedł government i się robi jeszcze jeden, a Ruscy teraz ile mają? Mieli 29, 42, ej, to jest easy. Stary, to gwarantuję ci, że wchodzimy jeszcze do Stalingradu i Leningradu i jest git, ale ja chwilę zostawię te dywizje na przeorganizowanie na linii frontu, zobaczenie na supply huby, tu jest wszystko ładnie połączone i tak dalej. Tutaj spróbujemy poprawić troszeczkę sytuację logistyczną przy Leningradzie, żeby oni nie walili tak głową w mur mi ciągle, no bo to też szkoda zapasów i szkoda manpowera, tak, na takie walenie głową w mur. Spróbujemy tutaj troszeczkę poprzycinać, Włochów sobie zająć na przykład, bo Włochów to fajna prowincja z fajnym supply hubem i oczywiście do Włochowa trzeba przyciągnąć teraz, kurde, kolej. Tutaj trzeba przejść na drugą stronę i zająć, kurczę, przyczółek przy Leningradzie. Mhm. Tu już widzisz, nie ma problemu z supplysami, więc fajnie. Mhm. Jakby to przeszło, to by było super. Ładnie. Jest Władysław Anders zajęty, super. I tu będzie trzeba Leningrad zająć. Ale to się z czasem zajmie. Dywizje przeorganizowane. Suple mamy. 200 artylerii rakietowej brakuje i pelotek. Z racji tego, że mam dużo fabryk, no to mogę do artylerii rakietowej i do pelotek dorzucić po fullu. Nawet. To nie ma żadnego znaczenia. Żadnych desantów nie ma. Nikt mi drugich frontów nie robi, prócz Brytyjczyków. Nie, tu jest nawet gi. Brytyjczycy są ode mnie, zapomniałem. Tu jest wszystko fantastycznie. No i teraz żyć nie umierać, moi drodzy. Poczekajcie, bo oni mi tutaj gdzieś wyszli. Może nawet jakbyśmy to tak zrobili, żebyśmy się skupili bardziej na ataku na Leningrad. Ale ciężko to. Leningrad będzie trzeba odcinać. Dobra, spychać to. I wszyscy już full focus. Lecimy. Lecieć przed siebie. Tych panów bym chciał na Japonię wysłać. O, idziemy ładnie. Idziemy ładnie w stronę Stalingradu. Stalingrad nie jest połączony tutaj supply hubem. W sensie koleją nie jest połączony. Liczę na to, że mógłby siąść jeszcze Rostów, moi drodzy, tutaj. Jakby siadł, to by było fajne supply hubik. Leningrad nie siądzie prędko, ale chyba reszta Rosji siądzie. Coś mi się tak wydaje. Dobra, chociaż Rostów będzie, moi drodzy, zajęty, a Rostów zda mi tutaj zaopatrzenia troszeczkę. Tutaj ja już zacznę podciągać, moi drodzy, koleje bliżej. Nie? Bo to będzie pod Stalingrad aż szło. Jak tam Leningrad? Leningrad jeszcze stoi. O, w sumie teraz to nie tylko Leningrad, ale raczej tego nie przebijemy prędko. 800 tysięcy ludzi jest, okej. Okay. Pod Stalingrad powoli podchodzę, ale tu już się zaczynają problemy logistyczne. To takie mocne, tak naprawdę. Ruscy do kapitulacji mają, no dosłownie Stalingrad i Leningrad do kapitulacji został. Dobra, stop. Byku, przeorganizuj sobie wojsko. Zdobądźmy equipment, zdobądźmy wszystko, niech dojdzie tutaj transfer jednostek, bla, bla, bla. I spróbujemy troszeczkę popchać ręcznie się w stronę Stalingradu spróbujemy pójść. Wiecie? Fajnie, fajnie. Jakby ten Stalingrad zająć, to by naprawdę supplysowo oddało bardzo mocno. Jest Stalingrad, więc ciągniemy teraz, moi drodzy, kolej tutaj i stąd do Stalingradu. Dobra. I czekamy na to, dosłownie, a później będziemy mogli dalej atakować. Jak Stalingrad zostanie przyłączony, a przy Leningradzie jest patologia i tragedia wręcz, no ale trudno. Po zajęciu Stalingradu oni mają ile do tego? 55-42, a trzeci kolap się robi i, moi drodzy, zostanie za 60 dni zrobiony kolap trzeci, nie? Więc, kurde, szybko to będzie, fajnie szło. Kurde, Imperium Hiszpańskie do nas dołączyło, fajnie, i wbiło się jeszcze we Francję od tyłu, to tym lepiej. Biorę tutaj 5 dywizji na te prowincje, wysyłam ich jak najszybciej, wybiorę im byle jakiego dowódcę i dołączę ich na chwilę nawet do niego i spróbuję tymi 5 dywizjami przebić północ. Te 2 dywizje tych. 2 dywizje japońskie. Jakby to przeszło, to by było fantastycznie. Ta, przeszło, dobra. I teraz staramy się okrążyć Leningrad. Dobra, fajnie, fajnie, fajnie. Tutaj je dołożymy. I teraz, moi drodzy, z każdej prowincji, bum. I czy to będzie koniec Związku Radzieckiego teraz, tak w sumie? Zobaczmy, ile im do kapitulacji zostało. No dosłownie jak splunąć, panowie, nie? 8%, więc wiecie co? Ja już nie będę męczył Ben Powera. 18 dni mi zostało. No to wiecie, to 18 dni na kolaba to wystarczy, nie? Może jeszcze lekko ich puszczę, tak naprawdę, żeby zajęli paręnaście prowincji i żeby Ruski już mi skapitulował. Oho, tutaj ruszyli. I powiem wam, szczerze, nie wygląda to dobrze, gdyż te dywizje są strasznie, strasznie słabe i wymęczone, a ja nie mam, moi drodzy, artylerii rakietowej. Fiu, fiu. Ruscy upadają i tamci ruszają z drugiej strony. Jest kolaborujący rząd i od razu konferencja. Si kalafon, si kalafon, moi drodzy, si kalafon. Mamy to.
Ja bym chciał państwo marionetkowe uczynić, na pewno z Niemiec, to jest pierwsze primo, bardzo mi się przyda, ze Szwecji, bo też są suplajsy, bardzo fajnie by było. No i Związek Radziecki. Co z tym związkiem? Przydałaby nam się satelita tutaj, tak naprawdę, z Bułgarii. Ty z Japonii? XD? Mogę japońską marionetkę sobie zrobić? Dobra, satelita z socjalistycznych nie gadaj, ty ktoś to... Belgia chce to zająć, XD możesz, gościu, wiesz co możesz zrobić, nie? Dobra, wywalczyłem, co moje, to moje, witam. Dobra, porobiłem te marionetki z tych ważniejszych państw, tak naprawdę. Chcę zobaczyć, jak to wygląda. Polska, Rosja jest tutaj, tutaj ci, tutaj mam collaboration government, to jest fajnie, wszystko super, wszyscy w aliantach. No to teraz, panowie, rzecz biorąc, zrobimy tak, teraz proszę pana, robi pan tak i tak, już musi pan kontynuować natarcie bez względu na wszystko, tak naprawdę. Ponieważ, iż dlategoż, te dywizje przez chwilę były odcięte i tak będzie lepiej. Ruscy są ze mną we frakcji. Supplysów mi nigdy w życiu nie zabraknie, bo mogę ich wziąć od kogo sobie tylko życzę. Od Szwedów mogę brać, bo też są moją marionetką. 70 dywizji płynie tutaj morsko. Właśnie, ja atakuję tymi dychami. One są beznadziejne, bo beznadziejne, ale teraz robimy taki myk, że robimy coś takiego. Dosłownie. Dosłownie coś takiego. I ja mam w pompie, czy ja te dywizje potracę, czy nie. Są dywizje 10 rozpiętości, na nich mi kompletnie nie zależy. Lecz one będą od południa Francji. Boże, południa Francji tu jest po jednej dywizji, stary. XD. Dosłownie. Naprawdę, po jednej dywizji tu jest. Oni mają jak najszybciej lądować w Bordeaux, już mnie nie interesują konwoje. Boże, ale to gra laguje, co jest? Ja mam komputer z tytanu, nie? Chłopaki, rozchodzić się o wiele szybciej, bym prosił. Przeorganizować się. Dobrze, i do dywizji X zostanie dorzucona jeszcze piechota, tak naprawdę, na 20 rozpiętości. To będzie zwykła piechota i tu dostanie się artylerię rakietową. Dobra, broń jest, broń będzie. Trzeba czekać, aż chłopaki się uzupełnią teraz, tak naprawdę, w zaopatrzenie. Widzę, że już dociera coraz więcej tego zaopatrzenia do moich dywizji. Uzupełnienia będą bardzo szybkie, więc to akurat bardzo duży plus. I puść ich. Zobaczymy. A, przenieśli tutaj część dywizji. Dobra, spróbujemy. A tutaj? O Jezus, tutaj jest po 9 dywizji na kratce, stary. No to przebijać to dopiero będzie zabawa. Śmiech, ty, przybiło. Okej? Okay. Zobaczmy. Puszczam plan z dwóch frontów. Ja i Hiszpanii i Brytyjczycy. Wiadomo, linia Marzynota będzie rozbijana, ale tutaj w Belgii idzie fantastycznie. Ej, idzie fantastycznie. Kurde, tutaj w tych rejonach Belgii naprawdę idzie bardzo dobrze. Nie opłaca już mi się tego stopować. Tu trzeba już iść do przodu i dążyć do kapitulacji Francji. Jaki sojusz potężny utworzyłem. Zobacz, stary. Jezus. Może przez tą Belgię jeszcze przejdziemy, to też by było spoko. W sensie przez Belgię, panowie, bo tędy nie ma co iść. Trzeba iść przez Belgię i trzeba rozwikłać tutaj zagadkę Tutenchamona, nie? Kto był w Paryżu? Dobra, przechodzimy coraz dalej, coraz głębiej. Okej, okay, fajnie. Zaraz te supply huby powinniśmy pozajmować, ale czy zajmiemy? Oj, nie, wydaje mi się. Nie wygląda to zbyt dobrze i zbyt ciekawie. Staram się jak mogę, ale no sami widzicie, że tu jeszcze nawet działo mam. Młócenie jest, moi drodzy, ich ogromne, ale wątpię, że jest, przebiłem Lidz, więc trzeba iść na północ i trzeba iść na Brukselę, bo na Brukseli jest supply hub. Właśnie o to chodzi. I teraz trzeba, moi drodzy, od razu łapać tutaj połączenia, nie? Bo jak Bruksela jakimś cudem padnie, to musi być to przyłączone jak najszybciej. Chyba będzie teraz. Fantastycznie. Belgia kapituluje i wchodzę normalnie od północy do Francji. Na południu patologia. Dobra, wycofajmy ich, niech oni nie atakują. Usuniemy tutaj dwie armie, tak naprawdę, boom, żeby odzyskać zaopatrzenie, wszystko i tak dalej. I skupmy się na głównej armii tutaj. Właśnie, bo ona właśnie pokona ich wszystkich. Super. Super. I patrz, Brytyjczycy wchodzą, ja wchodzę i robimy z nimi sieczkę. Dosłownie. Wiesz, pa. Pyk i zaraz jestem w Paryżu. Dosłownie. Nie, no ładnie to wygląda. Ładnie, ładniusio, fajniusio. Tak naprawdę. Francuzi leżą. Z południa ofensywy nawet nie prowadzę, bo mi się to nie opłaca. Tą armię tych 20, to ja mogę usunąć, żeby naprawdę sprzęt. Niech oni sobie atakują na południu. A my już tutaj weszliśmy do Francji. Paryż skapitulował. Francuzi będą mieli bardzo mało tego wszystkiego. Tak naprawdę, do kapitulacji. Okej, super. I ja teraz mogę wziąć moich wszystkich szpiegów i robić kolab governmenty na Stany Zjednoczone na przykład. I to może powinno pomóc z kapitulacją tam, nie? Tutaj to raczej Brytyjczycy, Niemcy i w ogóle wszystkiego rodzaju moje marionetki sobie powinny poradzić. Tak sądzę oczywiście. Czy sobie poradzą? No powiem wam, nie wiem, bo to koniec końców to też jest jaj, nie? Prześlemy tutaj troszeczkę wojska. Fajnie to wygląda, jak moje dywizje wreszcie przyszły i pomagają im się przebijać, to wreszcie może się przebiją w tych Włoszech. Może tutaj strzeliłby jeszcze jakiś kolab governmentik. Nawet kolaba tutaj nie potrzebuje, tylko no może by bunt był jakikolwiek. O Jezus, to trzeba dobić, wiecie? Wygląda tragicznie, tak naprawdę. Dobra, ci już się rozeszli jak najszybciej i atakujcie, panowie. Tak, bo to trzeba dobić, chłopaki, no. Byle jak, bo po prostu to jest, nie wiem, no tu trzeba wejść i tyle. Żeby dywizje nie były marnowane, hiszpańskie i angielskie. Dobra, super. Wchodzimy do Włoch, jest git. Moi drodzy, Związek Radziecki tutaj trzyma się na granicach, jest fantastycznie, Japonia jest po mojej stronie. Kurka, naprawdę fajnie. Jeżeli chodzi o governmentik, za niedługo będzie wszystko git. Teraz, moi drodzy, dążymy do kapitulacji Włoch. W sensie, będziemy się starać, żeby skapitulowały. Chciałbym zdobyć Mediolan, bo to jest supply hub, ale wątpię, że mi się to uda tak naprawdę. Ej, Genua została zajęta, więc będę miał zaopatrzenie. Fajnie. Raczej pokonamy tych Włochów. Ja bym tutaj tej Kanadzie pobudował właśnie, moi drodzy, porty. Jak głupio to nie zabrzmi. Ja bym tutaj zrobił tak. Raz, dwa, trzy. Albo dwójeczka, 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 dwójeczka.
dwójeczka, dwójeczka. Wszędzie dwójeczki porty. Super. Żeby chłopaki mieli zaopatrzenie, nie? I na mnie mogli poczekać troszeczkę. Bo ja muszę sprawę we Włoszech jeszcze załatwić. Wielka Polska nie ma tyle czasu, nie? Nie no, we Włoszech to sobie chyba nawet hiszpańskie jaj poradzi. Tak mi się wydaje. No bo kurde, rozbici kompletnie, nie? No ale kurde, poleciałbym już do tej Ameryki, ale wydaje mi się, żeby to był dobry pomysł. Tutaj budujemy już, za niedługo będą pierwsze te, a tutaj jak to wygląda? No jest 58, więc można, moi drodzy, robić boom, czyli wyciszenie siatki szpiegowskiej i stworzenie kolaborującego rządu. Pyk, pyk i lecimy tak. Dobrze, fantastycznie. I robimy kolaba na, moi drodzy, Stany Zjednoczone. Nie wiem, czy im będzie potrzebny. Prawdopodobnie tak, ale jolo. Włochy już skapitulowały praktycznie, więc tutaj moja rola skończona. Teraz biorę wszystkie te armie i one właśnie idą na ten front i na attrition będą się przebijać do supply hubów. Niech sobie chłopaki tylko jak najszybciej dotrą do tej Ameryki. Tak na serio. Niech dotrą do Ameryki i będzie okej. Okay. Boże, 170 dywizji polskich. No może 170 nie, ale ze 120 to płynie na pewno. Oj, co tu się podziało? Dobra, 70 moich dywizji jednak dopłynęło, ale coś tu się w tej Ameryce źle podziało po prostu. Tak naprawdę. Serio, tu trzeba dążyć do jakiegoś szybkiego zajęcia jakichś supply hubów albo czegokolwiek, bo... Oj, Montreal by się przydało też zająć, bo tu jest dużo supply hubów w Montrealu. Dawaj Montreal, proszę cię. Może to i urok, może to Maybelline. Nie, to jest Wielka Polska, moi drodzy, mamy to. Wejdźcie do Montrealu, błagam. Zajmijcie Montreal, bo to jest najważniejszy supply hub teraz w Ameryce dla nas. Naprawdę, nie? Dobra, mamy to. Dobra, słuchaj, leć. Leć tędy już. Leć tędy, przebijaj wszystko, przebijaj cokolwiek, przebijaj gdziekolwiek, stary. Naprawdę. Musimy zająć cokolwiek i się zacząć rozprzestrzeniać jak gangrena, dosłownie. Montreal został zajęty i ale on wyczerpany jest zaopatrzeniowo tak, ojeju, tak naprawdę mocno. Dobra, ty byś szedł tu, ty byś szedł tu. Dobra, czekamy w ten sposób, może się uda. Tragedia, panowie. Ale no nie wygląda to źle, nie? W sensie, powinniśmy prędzej czy... O, tutaj już jest jakieś zaopatrzenie fajne. Jakbyśmy prędzej czy później do Bostonu dotarli, do portu, to mielibyśmy już lepsze zaopatrzenie. Byłoby może nawet weselej. Oho, ty dobra. Teraz cały świat powinien lecieć dosłownie do Stanów Zjednoczonych i mi pomagać. Chłopaki, bo wy musicie naprawdę iść w Boston. To nie są moje wymysły. Polska armio, ty musisz zająć Boston, bo dzięki Bostonowi będziemy w stanie zaopatrzyć tą całą armię. Ty, no i Boston nasz. Fantastycznie. Dobra. Ty, no już coraz lepiej jest supplysowo. Ty, no to my Amerykanów też zbomaliśmy. Panowie, Polska nieśmiertelna, wielka, wręcz można powiedzieć olbrzymia, nie? Która całym światem zawładnęła. O, ta wysepka też oczywiście zostanie zrobiona. Mam nadzieję oczywiście. Te dwie dywizje, wiesz co, jednak sobie odepnę i je tu ustawię i sobie stójcie, chłopaki. Tutaj niech stójcie ich, blokujcie. Reszta właśnie z Bostonu niech naciera gdzieś na południe. No jest dobrze, nie? Jest dobrze, nie ukrywam. Potrzebuję tylko wielcej wsparcia lotniczego. Nie wiem, jak USA może tu dominować cokolwiek. Dobra, chłopaki, reorganizacja szybka. No połamani tutaj mocno, nie? Tu jeszcze schodzimy na południowy port, nie? Zobaczcie, żeby tutaj kolejne supplysy wyhaczyć jakieś. Oni sobie powinni poradzić, bo tu zaopatrzenie jest tragiczne wręcz. A tu jest supply... O właśnie, to właśnie tego potrzebowaliśmy. Mhm. Jakbyśmy do Nowego... Nowy Jork jest chyba ogromnym też takim supply hubem, nie? W sumie, który tak bardzo mocno w Ameryce poprawia, kurde, zaopatrzenie. No to mamy to, moi drodzy, super. Oj, teraz będzie fajnie szło zaopatrzenie, no nie ukrywajmy. Mhm. Stop. Bo tutaj trzeba ich związać walką. Jakby to padło, właśnie, te dwie dywizje. No to zobacz, to mamy 6 dywizji, 9 dywizji okrążonych. Super, nie? Patrz, widzisz, w Ameryce już 9 dywizji mniej. A my możemy szturmować dalej, robić przełamania i czekamy na kapitulację. Widzimy się już w kapitulacji USA, moi drodzy, bo to będzie tępy push. Tu jeszcze widzę, z drugiej strony ktoś ląduje. No to będzie tępy push na USA, nie? Bo ono walczy z całym światem. Nie no, widzicie? Kolab mi chyba zaraz siądzie za 6 dni. Tak naprawdę, USA skapitulować to nie jest ciężka sprawa, po pierwsze. Po drugie, moi drodzy, zdobyliśmy Waszyngton i już się front przerwał kompletnie. Tutaj jest problem, ale tu już sobie przechodzimy, jak chcemy dosłownie, więc jest okej. Okay. Naprawdę jest bardzo okej. Okay. Tylko trzeba uważać na te kolaby, żeby oni nie byli ranni tutaj, o właśnie, i dorzucać im tylko agenta. Super. Mamy już jednego kolaba na Stanach zrobionego, więc kapitulacja będzie easy, moi drodzy. Tym bardziej, że już mamy zaopatrzenie tutaj przy Waszyngtonie i jest naprawdę nieźle. Naprawdę jest nieźle. W międzyczasie jeszcze Turcja kapituluje, ale to już tego nawet nie dzieliłem, po prostu konferencja. Aha, no to fajnie, jaj to zrobiło, dobra. O Boże. Wiecie co? Powiem wam szczerze, mam to w pompie, nie? I tak już swoje zrobiłem. Niech sobie wszyscy biorą, co chcą. Super. Imperium Hiszpańskie, USA jeszcze zostało, whatever, nie? Jest dobrze. Moi drodzy, boom. Wielka Polska, nieśmiertelna. Dziękuję za oglądanie. Zostawcie lajka, jeżeli chcecie historyczną Polskę na tym modzie. Uj, piszcie komentarze. Piszcie. I lajkujcie ten film, to będzie historyczna Polska. Ciao.